Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Denis, to jest kanał Buszkieterzy, a dzisiaj omówimy sobie Pakwana, ponieważ w tym dniu Pakwan świętuje swoje 40-lecie, więc wszystkiego najlepszego Pakwan i zapraszam was do filmu. Pierwsza część Pac-Mana została wydana po raz pierwszy w 1980 roku przez przedsiębiorstwo Namco, a konkretnie przez japońskiego projektanta gier Toru Iwataniego, gdzie w tych latach została wydawana na automaty do gier, a w późniejszym czasie została skonwertowana na różne platformy takie jak Sega Games Gear, NES, SNES, Game Boy oraz PC-ty. Co ciekawe, w 2016 roku konsola NES Classic Edition zawierała fabrycznie zainstalowaną wersję Pac-Mana. Nie wiem jak wam się wydaje, ale według mnie to jest genialny pomysł na marketing. Tak genialna marka, kiedy która została wydana po raz pierwszy na konsolę właśnie NES-a na przykład, to i robisz remaster tej konsoli i tam wrzucasz Pac-Mana w takiej klasycznej wersji, no sami przyznajcie, że to jest genialne, ale co tu dużo mówić o ekonomii, o takich rzeczach, to po prostu przejdźmy do nazwy, dlaczego Pac-Man nazywa się akurat Pac-Man, a nie Assassin's Creed bądź Tomb Raider, no więc lecimy do drugiego punktu. Teraz wypada krótko opowiedzieć, skąd wzięła się nazwa Pac-Man. Otóż oryginalna nazwa brzmiała Pac-Man, co w przybliżonym polskim tłumaczeniu oznacza jeść kłapiąc ustami, jednak później twórca zdecydował się zmienić na Pac-Man. Tylko nie Pac-Man, że Pac-Man, tylko że Pac-Man pisane przez Puckman. Nie spodobało się to jednak anglojęzycznym krajom, ponieważ to słowo, czyli Puck, przypominało im bardzo wulgarne słowo. W odpowiedzi na to twórca zmienił ostatecznie nazwę, która trwa do dziś, czyli Pac-Man. No i warto powiedzieć, że naprawdę ciężko by było z nazwą Puckman, bo naprawdę nie wyobrażam sobie grać Pac-Mana przez UCK. To jest takie rutane, naprawdę to jest okropne. Pac-Man normalnie, o nie, to trzeba będzie pipnąć. A teraz opowiem wam, skąd wziął się w ogóle pomysł na taką, a nie inną grę. Ale skąd w ogóle wziął się pomysł na tego żółtego stworka z Pac-Mana? No, mianowicie wziął się stąd, że Toru Iwatani, jedząc pizzę, zobaczył na talerzu właśnie kształt Pac-Mana, że tylko zabrał dwa kawałki z ośmiu i ułożyły się właśnie w tego żółtego stworka, przez co uznał, że to może być dobry pomysł na wygląd postaci w swojej grze. I trzeba przyznać, że najprostsze rzeczy są najlepsze, ale o pomyśle to tyle, bo to tylko króciutko, nic więcej nie ma co mówić, więc zapraszam was do omówienia gameplaya. Teraz chciałbym opowiedzieć o gameplayu, bo po prostu jest genialny. To jest prosta, ale za to jak pomysłowa gra. Sterujemy żółtym stworkiem po labiryncie, a za zadanie mamy zjeść wszystkie kropki na mapie i unikać kontaktu z kolorowymi duszkami. Na planszy znajdują się cztery większe kulki, które na krótki czas odstraszają przeciwników i pozwala nam ich zjeść, co daje nam dodatkową premię do punktów. Po zjedzeniu duszka zostają mu tylko oczy, po czym wraca szybko do bazy, gdzie musi się zregenerować. Na planszy także znajdują się owoce, za których zjedzenie otrzymujemy dodatkowe punkty. Aby pomóc w ucieczce Pac-Mana, powstały specjalne tunele, które łączą dwa brzegi planszy. Wchodzimy na przykład z lewej strony i wychodzimy z prawej. Oczywiście duchy także mogą z niego korzystać, ale są wolniejsze. Z każdym poziomem zmienia się poziom trudności, ale o gameplayu to tyle, a teraz zapraszam was na omówienie tego, jak Pac-Man wpłynął na rynek. Na początku panowania Pac-Man nie zyskał dużej popularności. Prawdziwa furora zaczęła się w USA. Ameryka Północna dosłownie zwariowała na punkcie gry. Do końca 1980 roku wydawca w Stanach osiągnął zysk na poziomie miliarda dolarów, przebijając tym samym przychody z Gwiezdnych Wojen. W ciągu niecałych dwóch lat sprzedano tam 350 tysięcy automatów do gry z Pac-Manem. Po latach okazało się, że prosty Pac-Man okazał się inspiracją dla wielu innych twórców gier. Przyznaje się do niej chociażby John Romero, legendarny współtwórca Dooma oraz Quake'a. Każdy kolejny poziom rozgrywa się na identycznej planszy w Pac-Manie. Poszczególne poziomy różnią się poziomem trudności, czyli zmieniać mogą się szybkość Pac-Mana oraz duchów, rodzaj bonusowego symbolu, taktyka wypuszczania duchów z ich domku, czy długość trwania okresu przerażenia po zjedzeniu wzmacniacza. Na wyższych poziomach wzmacniacz działa tak krótko, że duchów nie można już zjadać. Wciąż jednak zmieniają one kierunek po zjedzeniu dopalacza. Ponadto
wszystkie poziomy poza poziomem 256, o którym zaraz, zaczynając od 21 poziomu, są one wszystkie identyczne. A teraz chciałbym was zaprosić na legendarny poziom 256. Ale o co tak właściwie chodzi z tym legendarnym poziomem 256? Powstało na ten temat mnóstwo teorii fanowskich, ale rozwiązanie tego problemu stoi po bardzo technicznej stronie, gdzie błąd w podprogramie odpowiedzialnym za wyświetlanie na ekranie owoców powodował błędne wyświetlanie poziomu 256 i uniemożliwiał kontynuowanie gry. Prawa połowa ekranu zajmowana była przez nic nieznaczące symbole, stąd angielska nazwa tego błędu split screen, ponieważ na split screenie nie ma wystarczającej liczby kulek. Potrzebne były 244. Poziom nie może zostać ukończony. Część śmieci na prawej stronie planszy to również kulki, w tym kilka niewidzialnych. Co więcej, odnawiają się one po stracie życia. Jednak nawet posiadanie 5 dodatkowych żyć nie pozwala osiągnąć wymaganej liczby kulek. Czyli tego poziomu nie dało się po prostu ukończyć. I czy to takie straszne jest, czy ten poziom był taki okropny? No, zostało to naprawione w późniejszym czasie, ale samo to po prostu jest piorunująco ciekawe. A teraz chciałbym powiedzieć wam o 4 rodzajach duchów, jakie można znaleźć w Pac-Manie. W Pac-Manie można znaleźć 4 rodzaje duchów. Blinky, czerwony duch, określany jako cień. Pseudonim ten jest bardzo trafny, jako że Blinky jest uparty i cały czas podąża bezpośrednio za Pac-Manem, niczym jako cień. Co więcej, Blinky przyspiesza, gdy Pac-Man zje odpowiednią liczbę kulek. Pinky, różowy duch, określany jako szybki. Mimo nazwy porusza się z tą samą szybkością co inne duchy. Pinky zawsze stara się być o krok przed Pac-Manem i zmierza tam, gdzie Pac-Man znajdzie się za chwilę. W wyniku tego często współpracuje z Blinkim i zachodzi graczowi drogę, podczas gdy ten drugi odcina mu drogę powrotną. Clyde, pomarańczowy duch, określany jako niemrawy. To określenie jest całkiem poprawne, bo choć Clyde nie porusza się wolniej, to często sprawia wrażenie, że podczas gdy pozostałe duchy ścigają Pac-Mana, Clyde wydaje się wałęsać w innej części labiryntu. W rzeczywistości Clyde ma taktykę podobną do Blinkiego, lecz gdy znajdzie się za blisko Pac-Mana, to nagle zmienia zdanie i tchórzliwie próbuje uciec do swojego narożnika mapy, lecz gdy tylko Pac-Man wystarczająco się oddali, Clyde znowu rusza w pogoń. Inki, błękitny duch, określany jako nieśmiały. Istotnie Inki jest najbardziej nieprzewidywalnym duchem i jego zachowanie sprawia wrażenie losowego. Jednym razem ściga nas jak Blinky, kiedy indziej blokuje nam drogę zupełnie jak Pinky, a czasami nawet wałęsa się jak Clyde. W rzeczywistości jego taktyka zależy zarówno od pozycji kierunku patrzenia Pac-Mana, jak i od pozycji czerwonego ducha Blinkiego, co sprawia, że decyzje Inkiego mogą zmieniać się bardzo często oraz bardzo radykalnie. To już wszystko, co chciałbym wam powiedzieć w tym filmie. Mam nadzieję, że zaciekawiłem was moim monologiem i że was też nie zanudziłem. I że jak w najlepszy sposób przekazałem wam wszystkie najciekawsze informacje na temat tej, no trzeba to powiedzieć, historycznej gry. Więc ja wam naprawdę dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o lajku, subskrypcji, komentowaniu, co mogę zrobić lepiej, co mogę zrobić gorzej. I widzimy się już w następnym filmie, mam nadzieję, że już niedługo. Siema.